Cześć! Witamy na zajęciach w środę. Ręce umyte? Lekcje odrobione? Pokoje posprzątane? No to zaczynamy. Tak. Słuchajcie, przystępujemy do rozgrzewki. Do rozgrzewki będzie nam potrzebna, tak jak do całego treningu, woda, czyli butelki wody. Staramy się prowadzić nasze zajęcia tak, żeby wykorzystywać to, co macie w tej chwili w domu. Wszyscy mamy wodę, mam nadzieję. Wielkość butelek będzie uzależniona od tego, od waszego stopnia zaawansowania, jak i wieku. Wiadomo, że młodsze klasy, młodsi zawodnicy będą używać mniejszej butelki, a starsi zawodnicy, czy tam rodzice, tatusiowie, większej butelki. Na rozgrzewkę polecam sobie wziąć mniejszą butelkę, a później najwyżej zwiększać sobie obciążenie w czasie treningu. Zaczynamy od podawania sobie butelki nad głową, rączki idą nad głowę, następuje zamiana w dłoniach butelki i rączki wracają do dołu. Hop. Raz, jeszcze trzy razy, trzy. Drugie ćwiczenie, podajemy sobie butelkę nad głową i wracamy na dół. Wszystko wykonujemy ruchem przed twarzą. Dwie ręce idą do góry, następuje zamiana w dłoniach butelki i wracamy do ust. I kolejne ćwiczenie, przekładamy sobie butelkę za sobą. Weźmy sobie teraz większą butelkę. 10 razy w jedną stronę, 10 razy w drugą. 7, 8, 9, 10 i w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejne ćwiczenie. Pochylamy się do przodu, plecy mamy proste, nogi razem, kolana razem i podajemy sobie znowu buteleczkę od ręki do ręki. 10 w prawą stronę, 10 w lewą stronę, 10. I mamy teraz dla was taką małą zabawę. Partner będzie przytrzymywał nam butelkę u góry nad głową, pomiędzy nami. Ja mam za zadanie chwycić butelkę i ją złapać, tak? Patrzcie, proste ćwiczenie. Hop, i zmiana. Potrenujecie trochę refleks. Nic się nie stanie, jak woda spadnie. Sąsiad nie przyjdzie. Mamy nadzieję. Tak samo jak i wy, wie, żeby zostać w domu. I jeszcze dwa powtórzenia. Raz, dwa. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia w parach. Tym razem usiądziemy sobie twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym. Butelkę stawiamy na środku. Może być mniejsza, może być większa. Rączki mamy na kolankach. Zamykamy oczy. I czekamy na sygnał partnera, który będzie nam, będzie naszym trenerem, będzie naszym pomocnikiem, będzie dawał nam sygnał, żebyśmy jak najszybciej chwycili butelkę raz prawą ręką, raz lewą. Utrudniamy sobie w ten sposób, że zamykamy oczy. Ha! I na zmianę druga osoba. Ha! Ha! Raz prawą, raz lewą ręką. Hop! Ha! Ćwiczycie tu swój refleks. Hop! Hop! Kolejne ćwiczenie w parach. Ustawiamy się do siebie plecami i będziemy sobie podawać butelkę na początku górą i oddawać ją dołem. Wykonujemy jeszcze w formie rozgrzewki 10 takich przełożeń. Osiem, dziewięć i 10. To samo ćwiczenie, przekładanie butelki, ale teraz raz przez lewy, raz przez prawy bark.
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I druga strona. Druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest, nie spadła. I przechodzimy do części głównej. Zaczynamy. Czeka na nas dzisiaj 10 ćwiczeń. Po 20 powtórzeń. Trener Dominik będzie pokazywał Wam ćwiczenia. Wariant z dwoma butelkami, trener Maciek wariant z jedną butelką. Jedna duża butelka, także sami będziecie mogli zadecydować, czym chcecie ćwiczyć. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Poćwiczymy nasze mięśnie z kośnym brzuszka. W ten sposób lekko się pochylamy, brzuszek napięty i przenosimy, w moim przypadku, dwie butelki z boku na bok. 20 powtórzeń. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, pierwsze ćwiczenie poza nami. Drugie ćwiczenie. Wyciskanie żołnierskie butelek lub butelki na głowę. Brzuszek cały czas napięty. Uwaga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5. Dalej, dalej, 6, dalej. 7, 8, 9, 10. Brawo. Trzecie ćwiczonko. Ćwiczymy nasz bicepsik, mięsień dwugłowy. Uwaga. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Brawo. Czwarte ćwiczonko to wiosłowanie butelkami w wąskim rozstawie rączek. Pamiętajcie, nóżki lekko gięte, pochylamy się, proste plecki i będziemy plecami przyciągać butelki do siebie. 20 powtórzeń. Zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, którzy dołączają do naszych zajęć, naszych treningów. 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, pamiętajcie, 7, na pleckach. 8, 9, 10. Pamiętajcie, razem jesteśmy silniejsi. Ćwiczenie numer 5. Przysiady. Albo goblet składy, czyli z ciężarkiem przed klatką, albo overhead składy, czyli z ciężarkiem nad głową. Pamiętajcie, stoimy na szerokość bioderek, paluszki lekko na boki, kolanka idą w kierunku, które wyznaczają nam paluszki. 20 powtórzeń. Uwaga. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brawo. Połowa lekcji WF-u już za Wami. Ćwiczenie numer 6. Triceps, wyciskanie francuskie nad głową. Gotowi? Ten Maciek zademonstruje, bo niektórzy mogą nie znać. Pamiętajcie, łokcie blisko siebie, w miejscu nieruchomo. Opuszczamy butelkę i prostujemy rączki do góry. Gotowi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cały czas brzuszek też jest na 8, 9, 10. Super. Jest zaraz lepiej. Forma wzrasta. Uwaga, ćwiczenie numer 7. Wykroki z ciężarkami w tył. Pamiętajcie, proste plecki, brzuszek napięty. Cofam nóżkę, schodzę do tyłu, prostuję się, dołączam nogi.
Rączki trzymam w ten sposób. Jeśli robicie z jedną butelką, z wariantem z jedną butelką, to w prawej trzymamy rączce ciężarek, wodę, butelka. Lewa nóżka idzie do tyłu. Gotowi? 10 powtórzeń, później dopiero po 10 zmieniacie rączkę. Zaczynamy, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super! Uwaga, ósme ćwiczenie, unoszenie ciężarka przed sobą. Lekko ugięte nóżki, ciężarek tutaj. Lekko rączki ugięte, patrzymy przed siebie. Do poziomu opuszczamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Brawo. Ćwiczenie numer 9. Przeskok obu nóż przez butelkę. Odwracamy się i znowu przeskakujemy. Gotowi? Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga! Ćwiczenie numer 10. Pompki na butelkach albo na butelce. Gotowi? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Brawo dla Was i przechodzimy do rozciągania. Bardziej zaawansowanych zawodników zapraszamy do powtórzenia tego wyciku. Raz lub nawet dwa. Zaczniemy dzisiaj rozciąganie od rozciągania bareczków. Przekładamy butelkę z wodą pod ręką, pod klatką piersiową. I druga rączka. Przechodzimy do rozciągania tricepsu, rączka za głowę i wzdłuż kręgosłupa wjeżdżamy butelką w dół. Patrzymy się przed siebie, nie tu. Nie spieszymy się przed rozciąganiem, spokojnie. Mam nadzieję, że zjedliście odżywcze śniadanie. Teraz czas na wspaniały obiad. I druga rączka. Przejdziemy teraz do krótkiego automasażu, siadamy w lekkim rozkroku, bierzemy dowolną butelkę, którą macie, luźne mięśnie, ud i powolutko od kolana do pochwiny masujemy sobie od wewnętrznej do zewnętrznej części uda.
Dajmy sobie minutkę na prawą nogę, minutkę na lewą. Ja na przykład stosuję obrót butelki. W ten sposób głębiej wchodzę w mięsień, lekko przekręcając butelkę pod siebie. I druga nóżka. Mam nadzieję, że trening z butelkami Wam się spodobał. Może jeszcze do niego wrócimy. Jutro czeka nas trening kondycyjny. Także zapraszamy o godzinie 12 na kolejny odcinek Trenuj w domu z Dragonem. Do zobaczenia jutro. Weźcie dobre humory, umyjcie ręce, przygotujcie się bardzo dobrze na te zajęcia, dbajcie o siebie, żebyśmy wszyscy mogli wspaniale i ciężko razem trenować. Dzięki. Do zobaczenia.